Witam was, Rybu Znański, Sunio. Ej! I Faust, którego musimy ratować. No siema. Sam się nie poznaję, że to mnie ratują, a nie ja ratuję. Jak to było to przysłowie, że nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Taka anegdotka. Humanista. Ale no co, dzięki wielkie chłopaki, że mi pomagacie w tych wojnach. Te sojusze na pewno też pomagają utrzymać w ryzach moich ludzi. W tej bitwie. Morale, no. Boże. O! Same comply with your policies. Pierwszy raz mi się to no zdarza. Idź na Avignon, bo kurwa zaraz zajmą. Idę już. Chyba wreszcie los się do mnie uśmiecha, moi drodzy. Jeszcze mam armię Nawary. Jakbym jeszcze Szepes zakosił, jestem złotem. Znaczy jak zajmą, to i tak i po bitwie będzie szybko. Od Austrii postaraj się Tyrol włonić. No jest, ma suchu. No dobra, to oblężyj go. Oblęż go. Oblegaj. Oblężenie. Go. Dokonaj oblężenie na nim. Okej. Okay. O, i flotę zaatakowałem węgierską. Węgry przez chwilę byli chętni, teraz są zupełnie niechętni. Byli chętni i są niechętni. No i się boję teraz na północ lecieć. Ciekawe. Nie bój się, leć tam. Aragorn z tobą pójdzie, zobaczysz. Nie boję się, gdy się boję. Repus za rękę prowadzi mnie. I tak dalej. Koszfort już zajęli kolejne. A w Warszawie jakiś taki chętny nie byłeś, że on cię prowadził za rękę. To prawda, nie lubię jak... Wiesz, jak na ich patrzę. Wpychasz mi rękę do spodni. Bohemia Milona proponuje? Nie. No, ale bierz! Później nie musisz tego zwracać. Nie, już mi życie opłacać. Ale serio, to są darmowe pieniądze, bo boty dają i myślą, że ty to zwrócisz, a ty tak naprawdę masz na to wywalone. A ja jestem honorowym człowiekiem i chcę być uczciwy. A, no dobra. No ty i honorowy człowiek. A właśnie, weź nie rozśmieszaj. Ty i honor. Ty honor straciłeś już dawno. Nie wiem, to cnotę stracił dawno. Dołączałem do tego sojuszu. To nie jest prawda. Sojusz, bo mogę was zostawić i w tym momencie Anglię cisnąć, bym sobie robił kolonię. Nie. Dobra. Chill out. Pokaż swoją flotę, Repus. Jesteśmy przyjaciółmi. 26 statków transportowych. Ohana znaczy rodzina i tak dalej. Wiesz, że Anglicy mają 5 ciężkich? Ale mnie nie obchodzą ciężkie. Desantuję się w Szkocji i niszczę ich i koniec tego. Ale co to zrobisz, jak cię złapie ta flota? Nie złapię, bo się desantuję. Przecież jak ostatnio zrobiliśmy? Może coś w Danii zrobimy złego. Od razu się wbiliśmy w Szkocję przecież. Chowasz flotę w Szkocji i tyle ci zrobią. We w kołk zbyt. Jezu Chryste, jakie trasy wybiera. Jezu, ile ja ludzi straciłem na oblężenie tego Tyrola? Nie mogłeś sobie odstawić? Przecież ile w Tyrolu może być wojska w takich górach? Jeszcze no idzie i... na ciebie 22 tysiące. Nie, mam dosy, nie. Chwać pisuj teraz. Jak się wbili. Ale no nie, szkoda tego Tyrolu. Ale nie, chyba wygrasz, bo mają jedynkę i nie mają lidera. Szóstka do siódemki. No, te minus dwa trochę boli. A co to masz? Minus dwa boli, ale nie idzie ci źle. Ale ginie mnie dwa razy więcej. Faktycznie, szkoda. Dobra, numer... ten Tyrol, dobra, chyba Tyrolu jednak nie będzie w tym pisie. Świetnie, najemnicy mi się odnowili, szkoda, Polnie że nie połowę Tyrolu w tym pisie. Połowę policji i służb. Już sprzedajesz? Już na policję sprzedaję. No, dokładnie. Już was podkablowałem. Nie wiedziałem, że nie można mówić. Boże, jak te armii idą. Wiem, że już się przyłączyli do mnie, dobra, już nie mogą się odczepić. O, oferują mi White Peace'a Węgry. Chyba się nie zgodzisz. Ej, a sobie mógłbym się zgodzić, bo mógłbyś dostał... A nie, byś dostał od razu więcej Warscora. Bo oblegają mi Paryż i Normandię. Ale Relative Strength of Alliances by się zmienił. Ale nie aż tak oni, bardzo. Węgrzy już upadają. Aha, tak, no dobra, no to upadają. Rób White Peace'a, zobaczymy. Ale nie, zdołądź Moramos, żeby było na pewno. Biorę wtedy White Peace'a z nimi. Ale nie odbiją tego, nie mają armii. Zresztą tutaj Ottomani się kręcą. Ale nie, bo na ciebie mogą przyjść, o to mi chodzi. Jak mają tam kondottieri w Burgundii. Aha, burgundzkie. Ale nie, Burgundia anuluje. Jak ty wyjdziesz z wojny, to Burgundia anuluje.
Węgry też ze mną chciał odpisa swoją drogą, ale odrzuciłem. No, przed parę miałem ideę na Francję brać. To wtedy tą armię, którą sobie naprężył, bym poszedł do tego, do Madrytu i bym odczekał. Tylko weź do Chili trochę pieniędzy, Repus. Innowacyjne quality. Religijne ponoć miałem brać teraz, nie wiem czemu. No bo jesteśmy Deus Vult. Ja jestem protestanckim Deus Vult. Zmień się na reformatora, bo ja za chwilę cesarza przejmę stołek. No już właściwie już kurna... Nie. Już jest 10. Nie technologia, już powinienem robić ten. No mój Boże. Będę musiał zrobić szybki atak na... Czemu ja miałem religijne brać? Już masz 10, Boże. Teutonika. O kurna, co się pojawiło w Portugalii? No rzeczywiście, religijne dają boost do morali of army. No religijne są OP, dlatego też warto je w sumie brać. Ja bym chętnie wziął... Teraz na południu wchodzą. Defensywne chętnie bym wziął. Boost do morali podwójny. Plus pieniądze, przydałoby się trochę. Ja chcę się dostosować. Właśnie, jak mówisz, że oddadzą te pieniądze, to jak to zrobić? Biorę od Czechów pieniądze i jak na przykład? No nie. No bierzesz pieniądze i nie oddajesz. I nie spłacasz. Aha. I tyle. I tyle. O, Węgry do... Ej, Szwajcaria mi teraz jeszcze pieniądze. No tak. Kingsu nie atakują cię. No widzę. A mam przecież defensywne. Ale idź może z Cox tam. Już. Jest, bless jakiegoś dzieciaka, minus 2 worek z Ocean. Par, defensive player, szok, reverse, nawet nie ma szoka. Gdzie jest szok? Oni dostają szoka, co to za gówniano? Czy ten król w bitwie by zginął, bym się śmiał. Uciekli. Zająłeś ten Maramos? Mhm. No to ja whitepisuję. Okej. Okay. Nie chcą, minus 34%. Ja mógłbym zabrać dużo ziemi w sumie. Póki co Zemplen i Szepes, ale Ersze Kuiwar mógłbym w sumie jeszcze. Więc jak ta kolonia się długo robi, no jeszcze jest Native Francing, kiedy jest 931 ludzi, co za cholerstwo. Ale za chwilę, przecież za chwilę tam odbijesz te ziemię. O Boże, nie! No chcą teraz. No, wiem się, duńską armię nie widziałem, że tam jest. Jak Paryż przestanie być. No, 17% mam teraz. Dobra. A nie, ja tu jestem, nie jestem na tym. 21. Arsze Kuiwar. No w sumie zgodziliby się, ale pokazuje, że by się nie zgodziliby się. A pieniądze są? Poson nie. Pieniądze mogę zabrać. Mogę zabrać tylko 38. Dobra, może być. Albo to tą armię najemników usunę. Bo i tak do mnie poszło mocno dużo. 28. No ja muszę zregenerować armię i w ogóle ludzi. Ale też. Albo w administracyjne pójdę, niezły pomysł. Jezu, Aragon, Jezu Chryste, Aragon za chwilę mi wybuchnie. O, pieniądze z Afriko. Głupio brzmi trochę, pieniądze z Afriko. Ja już eksploracyjne mogłem pójść. W sumie jak chcesz, kolonie, ja tam jestem słabiutko trochę jest. Te wojny. Spłacić pożyczkę. Dobra, spłaćmy tą jedną pożyczkę. To teraz mnie poutrzymuj, Repus. Wymieszamy nakłady na armię. Lecę kolonie. Czy mogę wziąć tutaj? Tak, mógłbym wziąć. Poproszę ludzi. Idea mi jest u mnie chujowo, ale dobra. Mam chujowych władców, mam chujowe. A, te chociaż, punkty chociaż nie będę się wykurzał, są po prostu... Robię. No właśnie. Dostaję miesięcznie 3 administracyjne, 2 dyplomatyczne i 7 militarnych. Militarnie odstaję na 3 technologie. Jestem murzynem. Murzynem. To zdejmuj spodnie. Nie, no spokojnie, zabijecie moje. A nie, Krym. Nie chcę cię zabić, gościu. Czy jakbyś spojrzał w oczy temu wężowi, padł. I sumie atakuj Portugalię. Mieszek, zapłać mi, ja kupię armię najemników i zaatakuję. Nie widzę. O, trochę skąpo, ale dobra.
Ja też robię armię najemników teraz. Sobie usta jakiś fajny wzór. Bo ja chcę iść na papaja, bo wtedy z papajem z... Znaczy jak... Bo chcę od papaja, żeby zerwał relacje z Anglią. 10 jest najemników technologia dużo nareszcie. Palmy pana. Alleluja. I tak dalej. To zwiększmy znowu nakłady na armię. I dowódca mi zdech. To chyba ten. A, mogę tą flotą wrócić. Administracyjny bym widział następnymi ideami, jakie biorę. Może zamiast quality, administracyjny by mi się przydały. To bardziej widzę. Bo finansowo siedzę najgorzej. Znowu wracam na inflację, Jezu. Oj, tak, po prostu zniszczyć to. No, szybciej kiksują, bo wojskiem uciekają, nie jest tak łajpa. Co? No szybciej wypowiadaj to wojnę, co? Jaką wojnę? No z Portugalią, po co ja ci wysyłam hajs? No trochę mało, żeby zrobić armię najemników. Nie widzisz mojej armii. Dawaj. No widzisz? To jest starczy. A, bo z papajem chcesz wojnę. I wezwać się do tej wojny. To już tylko tydzień, bo jeszcze musi wrócić przyjaciel z Czech. Bo papaj przerzuca wszystko do Rzymu. O kurwa mać, miał tutaj 11 tysięcy, może być tak łatwo na dzień dobry, bo nie miałby gdzie zwiać. Jezu, pogoni się. A teraz zostało mu 5. Przecież możesz chodzić po całym chrę. Ale mnie to nie obchodzi, chciałem od razu ich armię zniszczyć. Chyba z tego nie zrobię, no dawaj, szybciej. Zjednocz się w Leonie na przykład, a nie idziesz na sam ruch, okej. Okay. Na sam ruch, bo chcę się połączyć. Pretendenci na Litwie, fuck. A ja znowu muszę brać pożyczki. Chłopie, ja mam minus 12, teraz 9 rocznie, bo teraz wziąłem War Reparation, czy tam War Taxes. Nie, tak, papież walczy z papiestwem. A nie, muszę polepszyć relacje, bo przecież papież weźmie na mnie komunikę. A kto jest przyszłym papieżem? No ty masz dużą, największą szansę na bycie papieżem, no to... Ale to jest tylko 55%. Ej, zgadnijcie, kto zabiera cesarstwo. No ja. Przecież Wrepus wie o tym, że ja zabieram. Naprawdę? I ty mu na to pozwalasz? A co ja mam zrobić? Ale dodajesz wszystkie prowincje do cesarstwa. Nie. Czemu? Po co? Nie, dochodzi do cesarstwa. Bardzo dobrze. No już nie mamy jeszcze. Co ty się strasz, kurwa? Nie, ja nie sram się, ja patrzę, co robią pretendenci z tymi Portugalcami. Się rusz może na Porto tam, żeby ich dobić. Porto jest moje. No to na Jezus Maria, na Lizbonę, na chwilę. Tam gdzie Portugalia ucieknie. Na Lizbonę ucieknie. I czemu szóstką stoisz z boku? A, bo to jest regularne, okej. Czemu Litwa nie chce ich stłumić? Czekaj, chyba w Salance miałem największy manpower, tak. Nie będę... Flotą podpłyń. Podpłyńmy flotą. Zrób coś z flotą. Właśnie chcę podpłynąć. Proszę, i za chwilę będzie stack wipe. Pff. Oh shit, what up? Płyn na Lizbonę, ja płynę tutaj na południe. Płynę, jak będę potrzebował pomocy, to krzykać, krzyczeć będę. Może papież ze mną nie wygra. Ale no, świetny dowódca. 1-0-0-0-0 już. Zobaczyć, ile będą mi kosztowały te prowincje. Boże, jaka droga już jest. A, dlaczego 200 kosztuje, mimo to, że mam tam pieniądze. No nie, generał mi zmarł podczas oblegania. To jest najgorsze. Ile mógłbym to wziąć? Mógłbym takie wziąć, nie byłoby koalicji, jebać koalicję, ale muszę mieć swój kurwa, mógłbym całą Portugalię wziąć. Nie, muszę z kolonii coś wziąć, zapominam też. Weź te lepiej jakieś wysepki tutaj. Właśnie, te wyspy. Zostoisz to wojskami? Nie, to Nawara. Dobra, spadam Atrycję. Aragonia nie wiem, co robi. Aragonia przydałby się, żebyś tu pocisnęła tych debili. A naplet niech pójdzie tu. Idziesz? Gdzie idę?
Nie, pytam się Ragoni. Nie, nie idzie sobie. Mów do komputera, ja pierdolę. Gdzie oni się teleportują? Co? Dlaczego oni idą do mnie? Dlaczego portugalscy pretendenci idą do mnie? Miałam, dacie radę. Bo proszę cię o pomoc. Wygracie, no, come on. Dobrze. Nie, no. Ja też muszę gadać do komputera chyba, bo inaczej... No, to jest... Zauważyłem pauzę, że jesteś ostatnio dosyć cicho. Co ci się stało w kraju? Powiem tak, weź, szkoda szczępić ryję. Mogło być lepiej. Nie, po prostu jestem cały czas rozgoryczony moją postawą w tej kampanii. Czekaj, może od Nymblitków wezmę Manpowera. A nie mogę, ani Kaldajet nie mogę. Co jest jeszcze ważnym punktem w sewilskim handlu oprócz Lizbony? Nic. Mnie zastanawiam, dlaczego nie lecą do Tangiera. Przecież ja nie jestem w Portugalii. Jakbyś mi mógł wysłać znowu trochę hajsu. Właśnie, ile Portugalia ma hajsu? Kurwa, jak dzisiaj. Bieda. No, swoją drogą. Jakbym chciał takie coś wziąć... No, już tylko 10 Resetki. Pożyczek po 200. Jest progres. Ale nie, bo musiałbym wszystko korować, no kurczę, żeby się zmieniło w region. Przejść do nich. Przez Savoy nie mogę. To czytaj, że nie od Savoy. Savoy przemarsz. Dobra, od kolonii im nic nie biorę. A najwyżej wywalę ich do Ameryki i będzie śmiech na sali. Tak 10 dni. Dobra, teraz mogę. Kto jest za tym, żeby wywalić Portugalię z Europy? W sumie wygrali z Polską na Euro, to ja. Prawda. O, do tego zajmuję. Jest, de merda została kolonią. Bo jest za chwilę, ja się dziwię, że Portugalczycy do moich kolonii nie podpływają. Colonial Brazil claimed by Portugal. Co za chłamstwo. A i tak mam z nimi negatywne relacje, lol. Czy mam relacje? A, od Oregonu mam cały czas military access. To usuń. No właśnie, a tak stoją. Przecież i tak jesteśmy w jednej wojnie. No tak, ale patrz teraz, miałem 8 na 6 relacji, patrzę z kim. Już mało się nie odzywam, bo strasznie męczący był dzisiejszy dzień nagrywania, że tak powiem. O, nie no, życie youtubera, gadać poprzez granie. Od wojny z otomanami, ale... Czterech elektorów głosuje na mnie, to jestem ustawiony i wszystko na chrę pójdzie, kurwa. To ja tutaj w papierze zostawię. Fajnie było, jakbyście dodali swoje prowincje i przeprowadzili reformę, bo dodając praktycznie cały kraj, będziesz miał tyle punktów, że reforma jest twoja, no. Druga reforma jest jeszcze spoko, nie, trzecia ale, już jest ale, jeszcze ale muszą książęta głosować za reformą. Zagłosują, ja zmuszę ich. Ale żeby głosowali, to musi być dużo Imperial Authority. Kuźwa, słuchaj mnie. No. Ja mam, że głosuje u mnie dwóch, a 32 nie. No tak, bo masz mało Imperial Authority. Dodając prowincję, wbijesz sobie więcej Imperial Authority. Ale ty wiesz, jaki teraz jest przerąbany okres w HR-e? Nie dość, że masz te... dużo prowincji jest poza HR-e, to masz jeszcze... protestantyzm. Do siebie dodajesz do HR-e. Nie pamiętasz, jak to robiłeś Polską? Kup jak uważasz. A ty już tam jesteś papieżem. Aragonia, kurna! To Aragonia. No patrz, gdzie stoi. Nie widzę jej. W koks. To w sumie, jak jesteś jeszcze cesarzem, to ja bym zaatakował sobie Pomorze. Jest daj. Agresywna, co pamiętam. Jest, a nie jest defensywna. I się dziwisz. No i ruszyli się. Zobaczymy, co się stanie. Danie jest, kurczę, znowu potężny. Humiliate, minął trus. Dość długo potrwał. Co oni, kurna, zrobili? Transylwanię wyzwolili? No tak. Zrobi tam marchię pewnie do obrony. Zrobił z wasala Serbii, oddał mu Dalmację i Likę. Ale właśnie poczekajmy, bo to niedługo za chwilę wchodzą nowe technologie. Bułgaria coś wzięła z pieniędzy? Nie, straciła nawet. Nie, kolonii nie będę brał portugalskich, to za dużo. Ale te wysepki chętniej. Burgundia znowu Condottieri podesłała.
A to mało, 3000. Ale zawsze, że fakt, że mnie nienawidzą. Znajdzie się powód, żeby cię nienawidzi. Bo ja mam Wiśniowieckich na tronie, to dlatego tak mi się źle dzieje. A Wiśniowieccy, 011. Historycznie. No i następca Michał Wiśniowiecki, 2-2. Ale ja już gonię, spokojnie. Czekaj, ja się dołączam do wyścigu. Mam większe szanse, 10%. 1, 2, 3. Patrz, jaki jest mój następca. Będziesz militarnie bogaty. Lepiej 0, 4. Chyba... Ja tak, 2, nie 2, wiem, żebyś 2. patrzył, ale naplet chyba to trochę tak pada. A ja nie wiem, czy tak byś tak patrzył, ale nie mam przez ten fort jak do nich pójść. Dobrze by było, jakbyście na przykład zwasalizowali Papala tam jakoś. To będzie kara dla nas. Za wasalizację chyba nie ma. Jest kara. Za wasalizację albo posiadanie Rzymu. O proszę, to nie wiedziałem. Coś, jak tyle długo próbowałem stworzyć Włochy i dopiero wczoraj mi się udało. Co ta Genua zrobiła swoją drogą? Czy tak niefajnie powiększyła? Nie wiem. Na dwójce w ogóle. Może im napisać, żebyśmy przyspieszyli, czy nie? Gnuła w ogóle nie lubi. No zdobądź 70%, no proszę was. Ja trójkę nie dam. Bo innowierca to jest jak ktoś wierzy inaczej. Innowierca. Znaczy nie wiem. Muzułmanie mówią niewierni. No zajmij się Florencją. Przejdzie. Zaraz coś wstać. To nie będzie pod twoim domem. To nie będzie taksówkarz pod twoim domem. A, oni się nie mogą teraz transportować ci. Tangierscy, znaczy do Tangieru. Bo ich przyblokowałem. Jak nas papajem? To możesz tam wziąć? Słyszysz mnie? Iksunio, żyjesz? Co, z papajem? A, kurwa, czekaj, co, bo ja, co ty nie, czasami robisz? Może nie wiem. Nie wiem, co tam się dzieje po prostu od papaja. Papaj by się zgodził na biały pokój. O Jezu, ile ma hajsu. Nie biały pokój, po co ci biały pokój? Nie biorę białego pokoju. Mówię, że zgodzi się, ale patrz, ile ma hajsu. 1584! Nie wiem, co chciałbyś przepust, ale musimy... Musimy coś wziąć od papaja. On by się zgodził na tą sumę. Ja chcę, już ci mówiłem, co ja chcę. Co chcesz? A, tą prowincję? Ja chcę, żeby anulował sojusz z Anglią. Sojusz. A ja tu nie te pokoje. Boże! Za dużo komunikatów naraz mi wyskoczyło. A. Z papiestwem mówisz. Anuluj sojusz, anuluj treaties, jest. Ale jeszcze nie. Z Anglią. Na Anglią się zgodzą. Nie pieniądze. A my nie mieliśmy chronić tego papieża? Wiesz, zajmij papieża? Rzym i daj Neapolowi. W ogóle, wiesz, pomogli nam muzułmanie w wojnie z Węgrami. Teraz my atakujemy papieża. Już, szczerze powiedziawszy, roleplay tej serii chyba już... Tak, coś nie wyszło. Nie wyszedł zbytnio. Europa taka jest, no. To jest polityka. Ja przyjąłem statek. No, ale fajnych ci władców oferujemy. Ja ci oferuję 1, 2, 4, Kiksunio 1, 2, 3. O, refuse fajnie, dzięki. Proszę. Świetnie. Straciłem statki. Chyba. A tu... A, transport, znaczy te. O, Burgundia ma... Ty, a jakbyś zrobił King of Burgundy Dice? Nie, do 1500. Do 1500 tylko to można, tak? No tak. A to nie wiedziałem. To już wiesz. Woda.
Gdzie twój autorytet gracza w Europę? Nie, ja się nie znam na tym. Ja jestem słabym graczem, ja upadłem przecież. Przecież Lukas o tym poradnik robił, nie oglądasz jego filmów? Nie oglądałem poradnika akurat. Właściwie nie oglądałem jego. Nie wiem, jakoś tak u Lukasa rzadko oglądam. Na pletowi. Szum wybuchnie wtedy. Oddę od razu. Albo czekaj. A ty w końcu kiedyś wchłoń to Aragonie. Jak toczymy co sekundę wojny, to wiesz, ciężko to coś wchłonąć. No po prostu klikasz... Aragonie się wchłonią w wyniku eventu. Znaczy nie eventu, tylko decyzji. Dobra, to bez pieniędzy. Weźmy jak najwięcej pieniędzy jak można. Jak się zgodzą ładnie. Oni zgodzą się na wszystko. Potrzebuję pieniędzy. I najważniejsze to jest... Już nic nie chcesz więcej? Nie chcesz żadnych prowincji od papiestwa? No, to jedno mógłbym prosić, wtedy zrejestruj ta sobie i będę mieć wszystko szczęśliwe. Czekaj, to nie mogę wziąć transfer trade power, dobra. Dlaczego to wszystko musi przyblokować tego plusika? Znaczy ten ptaszek. Religious disorder na Litwie masz. Jak to? Wiesz chłopie, te papiestwo jest trochę bogate. Czemu religious disorder? Bo bierze hajs za spowiedź. Kurwa, już 1000 on się zgodzi. Czemu Litwa ma religious disorder? Dobra, zgodzą się, na tyle. Uryk, zresztą patrz na to, ile hajsu wzięliśmy od jeża. Nie spojrzałem, ale mogę zembarasować. 1365. Dobra, ja mam embrace'a. Ja mogę spłacić długi wreszcie. Płać mi długi. Nie zarabiam pieniędzy, długi. Chociaż nie mam ludzi. Nie tego co chciałem, ale dobra, spłaciłem kurna. Oj, koniec. No, już. Koniec, dobrze. Nie, a jeszcze z Portugalii. O, dzięki kolego. Proszę bardzo. Dobra. Od tak papieża. To było na tyle. Dzięki za oglądanie. Bywajcie, moi cześć, drodzy. Pa. Ta seria już najprawdopodobniej nie wróci. Nie, patrz, koń. Pa. Pa. Nie słuchajcie, go ma depresję.